Hej, hej, hej! Z tej strony Kamson i niestety muszę zacząć bardzo negatywnie, bo mi się nagranie nie włączyło wcześniej, za co jestem bardzo wkurzony, bo mówiłem tam wiele różnych ciekawych aspektów, między innymi stąd mam też tą broń. Skąd mam tą broń? Bo miałem walkę z dwoma gośćmi. Przyjechali oni tym autkiem, jechali mostem niedaleko zakończenia naszego pierwszego odcinka. No i co? No i po prostu chciałem wam właśnie pokazać auta, akurat nadjechało. Tylko nie nagrałem tego, nie włączyło mi się nagrywanie. I kurczę pieczone, niestety muszę wam wszystko powiedzieć od początku, no ale trudno. Ogólnie sobie, o tak się przedstawia mój ekwipunek, tyle znalazłem, bo z tymi gośćmi tam powiedzmy jednego gościa zabiłem, a drugi gdzieś tam sobie uciekł, ja również uciekłem ich samochodem, specjalnie, o czemu mi się broń zamieniła, specjalnie żeby wam pokazać właśnie jak samochody wyglądają, omawiałem to, no ale niestety tak jak mówię. Więc tak, to jest jeden z samochodów, pick-up tak zwany. No i generalnie co? Możemy tutaj, jeśli chodzi o ogólnie pojazdy w tej grze, możemy je naprawiać. Stan kół tutaj akurat od tych gości, co mieli, prezentuje się na zielono, czyli ma wszędzie 100% życia, czyli jest bardzo dobrze. Fuel tank, czyli tu będzie coś na paliwo, tak? Taki, no nazwijmy to miejsce na paliwo, będzie najprościej. Tutaj mamy engine, czyli silnik. Tutaj mamy body, czyli jakby body naszego samochodu, tak? Czyli właśnie tutaj budowa, czyli obudowa, czyli karoseria, tak? Zewnętrzna, tutaj mamy jeszcze glass, czyli szybę. No i co? Tutaj mamy jeszcze również z tyłu storage. Storage, tak? Czyli na przykład pokażę wam jak się naprawia, tylko muszę coś sobie tutaj schować, bo niestety nie mam już na tyle miejsca. To sobie jeszcze tutaj dam na szybki pasek. Oczywiście to wszystko nam tutaj ułatwia o wyciąganie, używanie tych poszczególnych rzeczy. Taka ciekawostka, jeszcze zanim zacznę o aucie. Tutaj zostawiłem mojego crowbara. Tutaj się respi Fire Axe, czyli ten co mam w ręce. To jest chyba jedna z najlepszych w ogóle broni tutaj w Apocalypse Rising 2. No i respi się w tym miejscu, koło kościółka. Generalnie te miejsce... No ktoś zabił z fala. Nie wiem czy to nie ten co zabił mnie w pierwszym odcinku. Generalnie te miejsce tutaj to jest bardzo uczęszczane miejsce przez, jak to kościół, nie no, przez ludzi. No i ten mostek, bo to jest takie miejsce widokowe, tutaj dużo bardzo ludzi się kręci, także trzeba uważać, to jest przy salem oczywiście, tutaj się znajdujemy. Także troszkę już tutaj przejechałem tym mostem, tutaj była ta walka, mostem tutaj aż pojechałem pod samą salę. No i mamy tutaj storage, sobie do storage schowam tutaj parę przedmiotów, żeby wam pokazać o co tutaj mniej więcej chodzi. Bierzemy sobie taki glass kit, tylko sobie zrobię miejsce, glass kit, mamy go w ekwipunku, no i podchodzimy i na przykład szyba ma 75%, tak, no to repair i szyba jest naprawiona, tak, podchodzimy i tak z każdą rzeczą możemy sobie zrobić, tutaj jest oczywiście na paliwo, możemy wlać, mamy 57% paliwa. No i tak, tire kit to naprawia nam koła, takie właśnie przedmioty możemy znajdować wszędzie tutaj wokół. Sobie jeszcze coś zjem, bo już trochę mi spada energia. Oczywiście zwracamy uwagę na to, tak jak wam powiedziałem w pierwszym odcinku. Dobra, mamy straż pożarną. Czekajcie. Bo go to pewnie zainteresuje, że tu samochód stoi. Albo i nie. Nie, on gdzieś sobie pojechał, może nawet zatankować w każdym razie. No także się respią, tak jak widzicie, straże pożarne, takie samochody. Także myślę jak na odcinek, dobrze, że ktoś tam przejechał. Jakbyście widzieli też kolejne samochody, także dobrze. Jeszcze możemy znaleźć oczywiście jakieś tam kłady, zdarzają się rowery. Z tymi rowerami nie jestem do końca pewny, ale coś takiego jest. Tutaj jeszcze znalazłem taki tumik, o, czyli usuwa jakby pocisk, tak, kiedy strzelamy, czyli nie widać tego wystrzału i nie przyciąga żadnych zombie jak strzelamy, no ale oczywiście aim speed nam to zmniejsza, czyli wolniej jakby celujemy, tak. Znalazłem jeszcze taki pistolecik, dość fajny, high power, no taki fajny, no taki średni w sumie, bo ma base damage taki dość niski. Tutaj mamy taki booster, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem właśnie, że są takie wspomagacze. Znowu ten znalazłem, po drugie, o to sobie damy w sumie tu na szybki ten. No i te modyfikacje, możemy sobie nawet scope'a wsadzić do takiej broni, o, możemy sobie popatrzeć przez tego scope'a. Taka większa broń, czekajcie, coś się chyba do nas zbliża. No, coś się będzie powoli tutaj kroiło. Ja sobie tu zostanę, tutaj generalnie, o widzicie, powiedziałem to na ostatnim odcinku, ale się usunęło. Taki baton policyjny mi wypadł po prostu z zombie, także możemy znaleźć w wielu miejscach różne po prostu. Czekajcie, tu ktoś jest. Może nam się uda jeszcze w tym odcinku jakąś akcję nagrać za tamto, co mi się, kurczę, usunęło. To sobie jeszcze szybko zjem.
Coś tutaj jest? O, taka skrzyneczka, patrzcie za tym w razie czego, możecie sobie zapamiętać. Tak, ktoś tam biegnie, widzicie? Może spróbujemy typka namierzyć. No generalnie to on gdzieś tutaj skręcił, nie? Poczekajcie, poczekajcie. To biegnie do mnie chyba w tym momencie, no. Dobra. Dobra, dobra. Popatrzymy sobie. Czasami warto przeczekać jakiś taki moment. Później się okaże, że jednak jakiś gościu tutaj był. Nie wiem, czy on nie płynął gdzieś w drugą stronę. O, to są takie jakby mocniejsze zombie, takie z kamizelkami często. To są te takie mocniejsze, co rzeczywiście szybciej biegają, no i mogą nas szybciej zabić, tak? Dobra. Teraz wam pokażę mniej więcej jazdę. No to jazda jak jazda, WASD. No i co? No i możemy sobie pojechać. Tutaj też również mamy chyba sprawny pojazd. No i możemy na takiej stacji. O, patrzcie, tam nawet widać łodzie. O, traktor! Do tego nie widziałem, traktorka. Tu możemy tankować, jak sobie kanisterek napełnimy. Chyba w pierwszym odcinku pokazywałem. Tak wyglądają mniej więcej łodzie. Możemy tam podjechać. Patrzcie, nawet tam tutaj ładnie się prezentują. Dwie łódki. I właściwie to tyle. No, tak z takich ważniejszych rzeczy to raczej wszystko omówiłem. Pamiętajcie oczywiście, żeby naprawiać. Tutaj macie paliwo w lewym dolnym rogu i swoje wszystkie takie, wszystkie te parametry, które możecie tam naprawiać, czy tam. Co to takie światło? Coś mi się zepsuło ze światłem? Nie wiem, dziwne. To jest chyba również pojazd, który można tutaj użytkować. Sprawdzimy to. Tak, tylko patrzcie, on jest bardziej tutaj zepsuty. Tu mamy storage, czyli tam również jakieś rzeczy się znajdują w środku. No a nasz wygląda na dla odmiany tak jak widzicie, czyli po prostu jakby jest tutaj wszystko w dobrym stanie, tak? Tak, no i kieruję się właściwie z powrotem do Ashland, tam skąd przyjechałem, gdzie była akcja z gośćmi. Było grubo, tak powiem, było grubo, naprawdę grubo, bo ja miałem po prostu mało amunicji z tego M14, do nich strzelałem, co znalazłem w poprzednim odcinku. No a oni mieli, właściwie jeden miał pistolecik, taki zwykły, ten podstawowy, co na początku się dostaje. O, sorry. I tak właśnie gościa wyeliminowałem. Tutaj była ta walka, między innymi, to na tej stacji właśnie się odbywało. I oni jechali z tego mostu tak jak ja teraz. A tu jakiś gościu sobie, patrzcie, umarł. I trzeba się porozglądać, czy nie ma tutaj gościa. To jest akurat zombie. Co to oznacza, że tu gdzieś jest gościu blisko? Jak są trupy zombie, to trzeba zawsze się, pamiętajcie, porozglądać 50 tysięcy razy najlepiej. A jak i trzeba, to 50 tysięcy jeden. Tak, dokładnie. No i to są jeszcze, o, patrzcie, wojskowe namioty. Tutaj możecie znaleźć o wiele lepsze przedmioty, ale te zombie są tak bardzo ciężkie do zabicia i szybkie. Patrzcie, jak one szybko biegają i się szybko tutaj właściwie pojawiają na nowo, jak je zabijecie. Bardzo ciężko jest z nimi wygrać. To o tym pamiętajcie. Ja się w takie rzeczy nie ładuję, bo z doświadczenia, jak już trochę pograłem na tych live'ach, to wiem, że tu praktycznie można zabić każdą, nawet najgorszą bronią, jak się postaracie. Może nie tym pierwszym pistoletem, ale jakimś podstawowym shotgunem, jak podejdziecie na blisko. Widzieliście, w pierwszym odcinku prawie gościa zabiłem, a on miał fala na przykład, najlepszą broń. To jesteście na pewno w stanie zabić, także o tym pamiętajcie. Oho. Tak, tutaj mamy taki budynek szkolny. Znajduje się on w tym miejscu. Właściwie to jest obok też radio station. Też tam dość spoko rzeczy się pojawiają. No i oczywiście pamiętajcie, że nie musicie wchodzić głównym wejściem, tylko sobie zawsze skaczcie boczkiem, prawda?
O, proszę, jeszcze znaleźliśmy troszkę większy plecak, tylko szkoda, że różowy. No, także myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. O, siema, kurde, Renata. Jeśli ci się spodobało, zostaw łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem, czy chcesz dalej oglądać poradniczki z tej gry. Możemy nagrać na następnym odcinku jakieś łódki, łodzie. Lub co tam oczywiście sobie zażyczycie. No a tak to myślę, że... Pamiętajcie jedno, w tej grze... różne rzeczy się dzieją. I to jest prawda. Nigdy nie wiecie, kto wam podejdzie od tyłu z nożem. Także myślę, można tym akcentem zakończyć. Hej.